TVN. Twoja wizja miasta. W imieniu pani starosty, moim, całego zarządu, który wczoraj został wybrany, także mamy nowy skład i myślę, że będziemy intensywnie pracować, żeby wam się też dobrze działo we wszystkich naszych placówkach. Chciałem wam pogratulować następnej wystawy. To są dzieła sztuki. Tworzycie naprawdę piękne rzeczy, których nie powstydziłby się artysta zawodowy. Jeśli dobrze liczę, 12 raz spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i organizujemy wystawę, która zawsze ma tą samą nazwę, Barwy Naszych Myśli. To jest taka wystawa, która jakby pokazuje, co się dzieje z roku na rok. Pokazuje, że co roku te prace są piękniejsze, uczestnicy są coraz sprawniejsi w wykonywaniu różnorodnych prac, ale pokazuje też, że i uczestnikom, i terapeutom nadal się chce, nadal mają dużo energii, nadal mają pomysły na rozmaite prace, nadal chce im się chcieć po prostu, za co jestem bardzo wdzięczna i bardzo serdecznie dziękuję i personelowi, i uczestnikom. Właściwie nie ma jakiegoś tematu przewodniego. Co roku te prace są wykonywane właściwie od początku roku, zbieramy je, takie szczególnie większe prace, ale również i drobniejsze. Co kto ma w głowie, co kto ma w sercu, co kto ma w myślach, wykonuje i decydujemy, że jest to praca odkładana na wystawę. Są wykonywane z gliny, są prace z drewna, są prace szyte ręcznie, maszynowo, są prace robione na drutach, są obrazy wyszywane, jest kilka prac również ze skóry. No i dołożyła się również pracownia gospodarstwa domowego, która nie dość, że przygotowuje zawsze poczęstunek, to jeszcze przygotowała trochę przetworów ekologicznych. Bywają prace, które są od początku do końca dziełem jednej osoby, ale jest wiele prac, które są efektem współpracy między pracowniami. Na przykład obraz jest wyszywany, rama jest robiona w pracowni stolarskiej bądź pracowni ogrodniczej. Część rzeczy, które są wykonywane na przykład w pracowni ogrodniczej bądź stolarskiej, potem wędruje do pracowni plastycznej bądź umiejętności społecznych i tam jest dodatkowo zdobiona. Te prace z wystawy znikają w tempie zastraszającym, więc nie ma możliwości składować ich, bo ludzie po prostu przychodzą, zamawiają je sobie. Z reguły jest ich za mało, bo takie jest zainteresowanie. Więc co roku nowe prace są tworzone, a jeżeli jakieś zostają, można je obejrzeć w naszej galerii warsztatowej. Życz miłością jak się da. Dychać burza morski da. Yeah.
związku z tym, że jeden z dotychczasowych posłów Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Bartłomiej Stawiarski, został wybrany burmistrzem Namysłowa, a ja jako kandydat, który osiągnął kolejny wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości, mam możliwość objęcia tego mandatu. Rzeczywiście zdecydowałem się ten mandat objąć. Moje ślubowanie odbędzie się najprawdopodobniej już w najbliższą środę, 21 listopada. W związku z tym docelowo nie będzie możliwe łączenie funkcji w spółce Grupa Azotowe Kędzierzyn z wykonywaniem mandatu posła. Zgodnie z prawem 3 miesiące od momentu ślubowania mam na to, aby złożyć rezygnację z zajmowanej funkcji w spółce. Nie chciałbym jednak tego przeciągać aż tak długo. Moment złożenia przeze mnie rezygnacji będzie zależał od tego, kiedy zdołam się uporać z bieżącymi tematami, które aktualnie w spółce prowadzę. Nie chciałbym pozostawić po sobie nieporządku, nie chciałbym tak po prostu zaczasnąć drzwi i zostawić biurka w nieładzie. Chciałbym tematy, które prowadzę, za które odpowiadam, doprowadzić do szczęśliwego finału. W Grupie Azoty byłem od ponad 20 miesięcy. To był dla mnie bardzo dobry czas. Poznałem bardzo wiele ciekawych osób, wielkim szacunkiem dla pracowników naszej firmy, ale myślę też, że udało się sporo problemów załatwić. Zostawiam po sobie przede wszystkim ten obszar badań, rozwoju, innowacji po znacznych zmianach organizacyjnych. Myślę, że w przyszłym roku przystąpimy wreszcie do realizacji tej wyczekiwanej przez wielu inwestycji, czyli budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kędzierzynie-Koźlu. Udało się wyprostować wiele kwestii w obszarze infrastruktury. Będę pracował jeszcze przez te najbliższe kilka dni czy tygodni nad tym, aby pozostawić również w spółce w stanie bezpieczeństwa surowcowego, ponieważ odpowiadam również za zakupy. Tutaj szczególnie propylen jest ważkim tematem. Myślę, że opuszczę spółkę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Wcześniej byłem przez 8 lat radnym Rady Miejskiej w Głuchołazach, kandydowałem również w wyborach na burmistrza, no i co oczywiste, kandydowałem też w wyborach parlamentarnych, czego efektem jest sytuacja, którą aktualnie zastaliśmy, czyli możliwość objęcia przeze mnie mandatu posła. Czy wiążę z tym swoją przyszłość? Myślę, że tak. Na dzisiaj czuję się w obowiązku przyjęcia mandatu, ponieważ w przeciwnym wypadku byłby to wyraz dalekiej nielojalności w stosunku do moich wyborców. Ja będę reprezentował całą Polszczyznę, będę reprezentował przede wszystkim moje rodzinne Głuchołazy, powiat Nyski, ale także Kędzierzyn-Koźle, który posła z partii rządzącej nie ma, więc myślę, że też przyczynię się do realizacji kilku ważnych programów rządowych na terenie Kędzierzyna-Koźla. No, Grupa Azoty jest, mówiąc myślowym skrótem, spółką państwową, więc siłą rzeczy jako parlamentarzysta będę się również zajmował z prawami spółek państwowych. Nie ukrywam, że dobro zakładów azotowych w Kędzierzynie będzie mi leżało na sercu w sposób szczególny, jako osobie, która spędziła tutaj kilkadziesiąt ostatnich miesięcy, poznała spółkę od środka, specyfikę jej funkcjonowania, ale także potrzeby. Także zakłady azotowe w Kędzierzynie również postaram się ze wszystkich sił wspierać. To, kto zajmie moje miejsce w składzie zarządu, jest absolutnie kwestią niezależną ode mnie. To jest decyzja Rady Nadzorczej naszej spółki. Z tego, co wiem, ogłoszono już konkurs zgodnie z nowymi regulacjami we wszystkich spółkach Skarbu Państwa. Na stanowiska w zarządzie muszą być ogłaszane konkursy ze wszystkimi rygorami, terminami składania dokumentów, jasno określonymi kryteriami. Także po rozstrzygnięciu tego konkursu będziemy wszyscy wiedzieli, kto zajmie ten gabinet najprawdopodobniej. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które spotkałem na mojej zawodowej drodze w Grupie Azoty Zakładu Azotowego Kędzierzyn. Jest tu bardzo wiele wspaniałych pracowników, których w tym czasie poznałem. Chciałem wszystkim podziękować za zaangażowanie, za pomoc, za współpracę. Udało nam się zrealizować kilka naprawdę fajnych projektów, które przekładają się na korzyści liczone w setkach milionów złotych. O tym być może będzie jeszcze czas, żeby mówić. Również mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, kibicom Zaksy, której też kibicuję i będę kibicował. Serdecznie dziękuję za wszelkie słowa i wyrazy wsparcia. Te się także pojawiają chociażby na portalach społecznościowych. Także dziękuję i do zobaczenia, bo niewątpliwie jeszcze w Kędzierzynie będę się często pojawiał.
3 lata temu pomyślałem, że tak się przechodząc ulicami miasta Kędzierzyna, Koźla czy też Opola, zauważyłem, że społeczeństwo tu jest różnorodne. W naszym mieście jest społeczność romska, która jest dosyć liczna. Kresowiacy, którzy stanowią dosyć dużą grupę ludzi. Są też Francuzi, są też inne, chociażby Ślązacy, wiadomo, jest też mniejszość niemiecka. No i nie ukrywam, że pomyślałem, że jednak coś trzeba będzie zrobić, żeby te... No jeżeli pracuję w kulturze, a kultura łączy te społeczeństwa i niestety jesteśmy na siebie skazani, powinienem zrobić jakiś fajny taki... Właściwie spektakl, ja myślałem w ogóle o festiwalu, no ale festiwal, 3-dniowym festiwalu, od razu myślałem o skali ogólnopolskiej, ale okazało się, że nie było to możliwe finansowo, więc pomyślałem, no to pokażę chociaż tak zalążek, żeby ten festiwal wyszedł. No i pierwszy festiwal odbył się o podobnej właściwie treści, tak jak teraz. Wystąpili Romowie, wystąpili Kresowianie, wystąpiła mniejszość niemiecka, no a potem też i Ślązacy. No i okazało się to wielkim sukcesem. Więc na drugi rok już wiedziałem, że trzeba coś zrobić więcej, że trzeba coś pomyśleć, bardziej rozszerzyć. Chciałem wyłączyć kulturę francuską, ale okazało się, że no po prostu za mało ich w Kędzierzynie, Koźlu. I jeżeli już są, to są już wiekowi i sami chcieli koniecznie, ale potem odmówili, że nie mają po prostu jakiegoś materiału, żeby zrobić tutaj, żeby przyłączyć się do tej gali. No i cóż, no sukces gonił sukces. W tym roku to jest trzecia gala, do 3 razy sztuka, prawda, jeżeli będzie festiwal, jeżeli znajdą się pieniądze, jeżeli pomoże województwo i pomoże też bardziej tutaj miasto, chociaż nam bardzo dużo pomaga, jeżeli chodzi o tą galę, bo jest współfinansuje tą imprezę. Jak Państwo sami widzicie, ona jest dosyć prężna i nie jest to amatorska, tylko prawda, no, skupia zawodowców, nie tylko, ale i też, przecież nastrój jest amatorski i też mieści się w tym, w tej całej kanwie. Ci nie powiem, i na miłość zaświeci, to na karmi swoje dzieci. No i ja.
żyjemy w państwie tolerancji, miłości, więc grało się bardzo fajnie. No więc powiem tak, że tak Cyganów mówią, te statystyki, które mówią o Romach, że 65% Polaków nie lubi Romów, to się z tym nie zgadzam. To oni Cyganią. Te statystyki nie są w ogóle prawdziwe. Dlatego, że po publiczności widać, że te statystyki trochę powinni zmniejszyć. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zrobiła takie statystyki, więc nie zgadzam się. To jest nieprawda. Nas kochają Polacy, a my kochamy Polaków i tak będzie na wieku wieków. Amen. A Kędzierzynian? Też, bo to też naszych braci Polaków, ale powiem szczerze, ja się troszeczkę tak miałem takie obawy, bo widzę, jest, w pierwszych ławkach siedzą starsi panowie, tak? I to nie dwaj, ale więcej. I mówię teraz tak, a ja mam taką tendencję w sobie, żeby porywać tą publikę, tak? I się teraz boję, jak ten starszy pan może jakieś przejścia chorobowe w stanie zatańczy. Ale słuchajcie, magia, muzyka cygańska, tak jest, on zapomniał o tym, że go bolą korzonki i że bierze tabletkę prostamol, tylko stał i tańczy. I to jest cudowne, że ta muzyka ma taki niesamowity przekaz i energię taką daje. To jest chyba fajne. Pozdrawiam wszystkie kochani Kędzierzyn, Koźle. Wiem, że od 70 któregoś roku się połączyły te miasta, tak? Bo było Kędzierzyn, później Koźle, ale czy w Koźlu, czy w Kędzierzynie jesteście cudowni. Pozdrawiam telewizów, słuchaczy radia i wszystkich was serdecznie, mili państwo. Myślę, że jeszcze kiedyś zajedziemy taborem cygańskim i będziemy bawić, radość wam nosić, nieść przez naszą cygańską kulturę i muzykę. Nie tylko muzyka, nie tylko śpiew, ale rzemiosło i kuchnia. I to miało być, znaczy w Pomiśle, ja to mam wszystko już wyreżyserowane, to miało się odbyć, miało być oceniane przez jury. Jury miało być niezależne, czyli nikt oceniający daną kulturę nie mógł być z tej kultury, tylko inna kultura ocenia inną kulturę. No i w końcu te wszystkie punkty za te cztery, prawda, konkurencje, ktoś zdobędzie Grand Prix. Czyli potem, prawda, ta kultura będzie miała w przyszłym roku na festiwalu, na koncercie laureatów najwięcej minut koncertowych, tak zwanych. Taki był pomysł. No w tym roku zaczęliśmy, że najwięcej minut dostał zespół Terne Roma. No jest to zespół, który jest aktualnie najlepszy w Polsce, jeżeli chodzi o zespół romski, cygański, bo tak się też nazywają, nie wstydzą się tego. Jeżdżą po całej Europie i no i to jest klasa i teraz mi się wydaje, że ci występujący po nim będą się starać dorównać. Mi się wydaje, że będzie też ciekawie po przerwie. No a cały czas zmierzamy do tej dużej imprezy, takiej niezależnej imprezy na całą Polskę. Czyli to była, która by ściągała kilka zespołów romskich, kilka zespołów, prawda, gdyby była jakaś pula, jakaś nagroda, Grand Prix, na pewno by było super, a jeżeli chodzi o koncert laureatów, to byłyby ściągnięte gwiazdy najlepsze z danej kultury. Witam was w starym Krakowie. Historię miasta zaraz wam opowiem. Ale nim zacznę, chcę wam przedstawić jego zabytki, najstarszy brat. Jest stary rynek, wawelskie wzgórze.
Stare zamczysko stoi na górze. Kościół mariacki błyszczy z daleka. W dół płynie Wisła, prastara rzeka. To historia nie całkiem nowa i pochodzi wprost z Krakowa. O łakomstwie usłyszycie, no i smoka zobaczycie. Kupujcie, ludziska, kupujcie! Specjalnie dla was gliniane garneczki. Kupujcie, ludziska, kupujcie gliniane miseczki. Jedzcie z nich kaszkę i pyszne kluseczki. Kupujcie, ludziska, drewniane łyżeczki, z lipowego drewna pięknie wystrugane. Kupujcie chusteczki, panie i panowie, piękne atłasowe, szyfonowe. Kupujcie chusteczki, piękne, kolorowe, bo chusteczka zdobi każdą miarę. Kupujcie czepiki, kupujcie buciki, kupujcie czepiki ze skóry uszyte, będzie wam wygodnie, bo są znakomite. Thank you.
paczkę i indyka, na obiad pustego barana lub byka. Kolacja leciutka, bo dbam o żołądek. Może jakaś kuska? Tyle na początek. Radzę się pospieszyć, nie żartuję wcale. Jeśli nie będzie jedzenia, to wam miasto spalę. Twoja wola, królu, będzie wypełniona.
Koguż ja tu widzę? Witaj, mój kochany! Wiesz, że ja uwielbiam tuściutkie barany! Pokno gad przynęte, jak rywa robaka, oj, będzie, nie zna z tego braka! Ratunku, jak piecze! Ratunku, jak pan! Biegnę w palce ręce, kupi śladę pani! Muszę prędko zgasić ten pożar w mym brzuchu! Thank you.
wieczór Państwu. Dzisiaj, myślę, wyjątkowe wydarzenie. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu i Oddział dla Młodzieży Studnia Otwarta Kultura będą gościć w swych przestrzeniach wszystkich tych, którzy uwielbiają muzykę jazzową, a również są wielbicielami poezji. Poezja i jazz w listopadzie. To taka nowa propozycja. Bardzo się cieszymy, że właśnie możemy coś takiego jeszcze w ten bogaty już krajobraz życia kulturalnego dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla zaproponować. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie dla Państwa miłym wydarzeniem, a w programie będziemy czytać wiersze przy dobrej muzyce jazzowej, znanych standardów, a wystąpią m.in. Grzegorz Maj na gitarze, Jarosław Mrożek będzie grał na instrumentach klawiszowych, Krystian Migocz na skrzypcach, Artur Kuś na perkusji. Ja oczywiście będę Państwa gościć, będę Państwa prowadzić przez ten wieczór. Najważniejsze, będziemy czytać poezję i mam nadzieję, że to wspólne czytanie poezji, swoich ulubionych wierszy, do których Państwa zaprosiliśmy, aby przynieść te wiersze ze sobą, jeśli ktoś nie wziął, mamy na miejscu przygotowane. I myślę, że w ten sposób i promocja świetnej, myślę, literatury, jaką jest właśnie poezja, w taki trochę nietypowy sposób znowu zyska i będziemy mogli się, no, pewnych może wierszy sobie troszkę przypomnieć, ale przede wszystkim dobrze bawić. Listopadowe wieczory, jak wiecie Państwo, są długie i myślę, że to taka po prostu dobra atrakcja, aby na poziomie właśnie z poezją i muzyką jazzową spędzić ten wieczór. Mam nadzieję, że relacja z dzisiejszego wieczoru Państwu się spodoba i na pewno w listopadzie przyszłego roku, a może i jeszcze wcześniej, znowu przygotujemy dla Państwa taką propozycję. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Hej, przed 600 laty w Opolu na skwerze Kneś Bolko Zezowaty dał znak swym koncerze. Po czym włożył bambosze, usiadł przy sekretarce, zawarczeli dobosze i zaczęły się harce. Ruszyli w popisy sławy swej świadomi pan Ksiutosław z Nysy, z brzegu Djuk Piskomir. Ten śpiewa o babce, a tamten o bitwie, co ją zaczął w rabce, a skończył na Litwie. Hej, przed 600 laty w Opolu na trawniku Kneś Bolko Zezowaty pochwalił zawodników. Spojrzał melancholijnie na paskudnego ćwoka i mruknął aluzyjnie. No, teraz ta wywłoka. Śmieją się ci z Nysy i z brzegu nad Odrą, bo ten ćwok był łysy, bardzo wredną mordą. Stanął na trybunie, twarzą do narodu i jak pieśń zasunie, to publika chodu. Hej, przed 600 laty brzmiały gwizdy niezmierne, gdy Bolko Zezowaty nagrodzą tę ofermę. Zdjął z szyi złoty łańcuch, obdarował podleca, mruknął, na, masz skrubańcu. I klepnął go po plecach.
Zbladł Ksiutosław z Nysy w gronie swych kolegów, smutek skrzywił rysy Pyskomira z brzegu, zawrzasnęli oba, tworząc zgodny chórek. Za co ta nagroda? Toćżeż wył jak burek! Hej, przed 600 laty w Opolu, dobrym grodzie, Kneś Bolko Zezowaty rzekł. Posłuchaj, narodzie, ćwok zasłużył na premię, gdyż w rytmie poloneza wyraził się przyjemnie, że wcale nie mam zeza. Zaś Ksiutosław z Nysy oraz Dziuk Pyskaty robili popisy na błahe tematy. Przeto ćwoka chwalę, gdyż ma rację bestia, że nie zez to wcale, tylko po prostu spojrzenie skoncentrowane na najważniejszych współczesnych problemach i kwestiach. Jest taka chwila przedświąteczna, gdy dusza tłucze się waleczna po słabszym ciele. Dyktuje kartki i prezenty, wielkie porządki. Panie święty, czy nie za wiele? A kiedy się przestają krzątać, duszki domowe szepczą z kąta. Rusz się, człowieku! Przypominają delikatnie. Przecież to święta, przedostatnie naszego wieku. Duszki domowe, duszy moja, w lot przez świąteczne przedpokoje wyruszam w pościg. Jak zwykle staram się ogromnie, lecz się nie spodziewajcie po mnie nadzwyczajności. Nim dobrą pozna świat nowinę, w te przedostatnie święta słynne wieku naszego. Coś tam zostawię niesprzątnięte, z kimś pokręcę się prezentem, panie kolego. Potem przycupnę, jak co roku, tam gdzie splata czuły spokój z kolędy z giełkiem. Wanielskie, zapatrzone grzywy, przycupnę cichy i szczęśliwy, jak wół z osiołkiem. Thank you.